Czy będzie opłacało się inwestować dalej w nieruchomości? Czy opłaca się kupić nieruchomość w Polsce? Czy opłaca się wrócić do Polski? Czy też raczej wyjechać z Polski? Czy będzie opłacało się dalej inwestować w nieruchomości, mieszkać w Polsce? Czy ceny nieruchomości spadną, czy wzrosną po wygranej teoretycznie opozycji, a właściwie po wynikach, które wskazują bardzo mocną przewagę partii opozycyjnych nad obecnym rządem. Co się stanie? Co się stanie, czy się opłaca, co się będzie działo, a będzie się działo na pewno dużo. Tak więc zapraszam, aby się dowiedzieć, co się będzie działo w następnych miesiącach, a nawet latach po wygraniu wyborów przez opozycję, na którą de facto głosowało bardzo dużo Polaków za granicy. Ale zanim przejdę dalej, zapraszam wszystkich oczywiście do zasubskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjny i kliknięcie w link poniżej do mojego angielskojęzycznego kanału i zasubskrybowanie tego angielskojęzycznego kanału, bo bardzo chciałbym już nadawać na angielską sferę YouTube'a, nie na angielski YouTube, tylko angielskojęzyczny YouTube, czyli 2 miliardy ludzi, prawda? Nie na Anglię czy Wielką Brytanię, oczywiście, bo tutaj widzę, że ktoś napisał, że zrozumiał, że ja chcę nadawać na Anglię. Nie, w ogóle mnie to nie obchodzi. Chodzi mi o angielskojęzyczny YouTube. Anglia, a anglosfera, angielskojęzyczny YouTube to są dwie różne rzeczy. Tak więc zapraszam do kliknięcia w ten kanał, link poniżej i za subskrybowanie będę wdzięczny i przechodzę zatem do tematu. Tak więc wiemy, że prawdopodobnie powstanie rząd ten opozycyjny, czyli komuniści, czyli Volksdeutsche, czyli PSL, prawda, czyli partia ze 100% zdolnością koalicyjną. Oni będą rządzić. Co to będzie oznaczało? Co to będzie oznaczało? Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że to są różnego rodzaju partie i na przykład w tej trzeciej drodze jest kilkanaście partii i w komunistach jest też kilkanaście partii bodajże. I trzeba zrozumieć, że PO to też zbiór ludzi i różnego rodzaju chyba nawet partii. Tak więc tego rodzaju rząd oznacza nie dość, że zbiór trzech takich ciał, które się dzielą na inne podpunkty, prawda? Bardzo często ze sobą skrajnie sprzeczne. Czy taki rząd w ogóle ma możliwość rządzenia? Czy on się przypadkiem nie rozpadnie? Lada moment. No, szanowni państwo, rząd ze skrajnymi komunistami, bolszewikami, Volksdeutschami, rząd z jednej strony chrześcijanami i z drugiej strony antychrześcijanami. No, jest to taka mozaika po prostu, która zagłosowała bardzo często przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, no i nic w tym dziwnego, gdy się widzi, gdy się czuje, gdy się słyszy to, co się dzieje po 8 latach rządu tej partii, prawda? I teraz jest pytanie, czy ci wszyscy ludzie, którzy głosowali za takim rządem, prawda, za granicą, bo to setki tysięcy ludzi głosowało właśnie na te partie opozycyjne, czy wrócą do Polski? No bo jeżeli na nich głosowali, no to powinni spijać śmietankę swoich działań. Ja od dawna, szanowni państwo, mówię, to niezależności, czy ktoś głosuje na PiS, czy kto na jaką inną partię, no ale ja od dawna uważam, że ludzie, którzy mieszkają 5 lat poza granicami Polski nie powinni mieć jakiegokolwiek prawa głosu w sprawie wybieralności polityków w Polsce, bo to nie oni będą spijać konsekwencje swojego głosowania, tylko ludzie żyjący w Polsce. Więc dla mnie to jest kuriozum, że Polacy dalej jeszcze pozwalają sobie na to, żeby nimi targali ludzie, którzy mają mało co wspólnego z polską gospodarką.
gospodarką, mało co wspólnego z tym, co się będzie działo w Polsce i co się dzieje w Polsce. Człowiek, który nie żyje 5 lat w Polsce, już nie wie, co się dzieje w Polsce, a człowiek, który żyje 10 lat, przepraszam, poza Polską, człowiek, który żyje 10 lat poza Polską, tym bardziej nie wie, co się dzieje w Polsce, a jak ktoś myśli, że wie, no to jest jakimś takim strasznym naiwniakiem, prawda, albo jakimś, nie wiem, filozofem ulicznym, prawda? No, taka jest rzeczywistość. Dużo ludzi poszło, ja wiem, że dużo ludzi się na to obraża, ale ja tutaj nie mówię, ja nie jestem politykiem i mnie to nie obchodzi, czy się ktoś obraża na to, co mówię, czy nie. Uważam to, mówię to, co jest słuszne, a słusznym jest, że ludzie, którzy mieszkają poza Polską dłużej niż 5 lat, powinni mieć zabrane prawa wyborcze, ze względu na to, że to nie oni będą żyli w kraju, w którym te partie, czy też prezydent będzie sprawiał rządy i tworzył nowe prawa, przez co ludzie, którzy żyją w Polsce, przecież będą cierpieć lub będą spijać dobre efekty nowych praw, prawda? Druga sprawa, moim zdaniem powinno się wprowadzić tak, takie prawo, które na przykład jeżeli już żyjemy 5 lat poza Polską i bardzo, bardzo chcemy głosować, bo uważamy, że chcemy wrócić kiedyś do Polski i tak dalej i uważamy, że mamy etyczne i moralne prawo głosować nad sprawami ludzi żyjących w Polsce, prawda? Bo to, że jesteś Polakiem, to nie oznacza, że masz prawo decydować nad tym, jak ktoś będzie żył w Polsce. Bo trzeba się zastanowić, jakim prawem jakiś tam Józio z Londynu po 15 latach mieszkania w Londynie, czy tam w jakimś Nowym Jorku, czy gdzieś tam na dalej, ma prawo głosować nad tym, co ty będziesz robić w Polsce, prawda? Bo głosowanie oznacza nowe prawa, a nowe prawa oznaczają to, że ty będziesz musiał je wykonywać w Polsce. Więc jeżeli ktoś nie mieszka, szanowni państwo, w Polsce tak długo, jakim prawem ma decydować, co będą robić twoje dzieci na przykład, prawda? Więc moim zdaniem, dlatego ja uważam Polskę za kraj co najmniej śmieszny, państwo polskie za państwo śmieszne, niepoważne oczywiście. Druga sprawa, jeżeli ktoś już bardzo by chciał, szanowni państwo, móc decydować, żyjąc za granicą, płacąc tam podatki, budując tamtą gospodarkę i żyjąc w tamtym systemie prawnym, głosować nad tym, co mają robić twoje dzieci w Polsce, albo co ty masz robić w Polsce, no to powinien przyjechać na przykład do Polski zagłosować, pokazując, że sprawy Polski go obchodzą, to do 5 roku może można byłoby głosować, jeżeli się mieszka za granicą, a wszystko co powyżej 5 lat, no to trzeba przyjechać do Polski do 10 roku, a potem się po 10 roku definitywnie traci prawo głosowania, chyba że się wróci do Polski, no i zacznie na przykład przez rok się będzie żyło, płaciło podatki, tu, że nie wiem, biznes miało przez rok, no to z powrotem ten proces może się otworzyć znowu przez 5 i się wyjedzie z Polski znowu przez 5 lat będzie można głosować, potem przez następne 5 przyjeżdżając do Polski, więc ja myślę, że to jest fair, prawda? Fair, bo w danym momencie polskie prawo jest ogólnie obrzydliwe. Jakim prawem, szanowni państwo, jakim prawem moralnym ktoś, kto mieszka 10 czy 15 czy 20 lat za granicą, ma prawo głosować nad tym, jakie podatki będzie płacił twój biznes, albo jakie podatki będziesz ty płacić za swoją pracę. A jakim prawem, szanowni państwo, jakim prawem setki tysięcy ludzi, którzy moim zdaniem nie powinni mieć głosowania na tematy takie, jakie ty będziesz płacić podatki. Przecież to nie oni będą płacić te podatki, tylko ty. Więc moim zdaniem powinno się jak najszybciej wprowadzić, szanowni państwo, ludzie, którzy prawo, które, o którym właśnie teraz mówiłem, ludzie, którzy, szanowni państwo, żyją, ja to wiem, bo ja żyłem za granicą, ja bym się domagał zabrania mi, szanowni państwo, prawa do głosowania, bo ja wiem, że człowiek, który żyje 5 lat poza granicami, a tym bardziej 10, w ogóle nie wie, co się dzieje w Polsce, jedyne informacje, które siąkną, no to spudeł na ścianie, prawda? Czyli tam, wiecie, z tych wszystkich telewizji, które są opłacane z zagranicznych korporacji i zagranicznych rządów i tak dalej i ewentualnie, wiecie, no z TVP, który akurat ma narrację zawsze prorządową, prawda? Tak więc człowiek, który mieszka za granicą, kategorycznie nie powinien mieć prawa głosowania na tematy, które ty będziesz musiał potem spijać, prawda? I tak więc
Zaczynając od tego, trzeba zadać sobie wielkie pytanie, co będzie, jeżeli komuniści, Volksdeutsche, PSL, prawda, ta cała mozaika tych ludzi bardzo często ogólnie z polityką mająca bardzo mało do czynienia lub opowiadające totalne kocopoły, co oni sprawią, że będzie, szanowni państwo, lepiej. Mówiąc to wszystko, ja oczywiście też chciałbym powiedzieć, że ja nie supportuję obecnego rządu i tak dalej, prawda? Tylko pokazuję moje stanowisko, że ja bym osobiście nie chciał, żeby jacyś ludzie, szanowni państwo, którzy nie będą spijali działań konsekwencji swoich działań, mieli jakiekolwiek prawo głosować nad tym, co ty będziesz musieć robić w swoim kraju, prawda? Bo oni w tym kraju tego nie będą robić i nie żyją, prawda, w tym kraju i nie będą spijać konsekwencji swoich działań, tak? Tak więc. Na co możemy liczyć? Czy się będzie opłacało wrócić do Polski, prawda? Co się będzie działo? Przede wszystkim musimy zrozumieć, że w danym momencie mamy bardzo ciężką sytuację. Przede wszystkim mamy bardzo ciężką sytuację walutową, tak? Czyli jeżeli, na przykład, jeżeli chodzi o kupno nieruchomości, to trzeba zrozumieć, że w danym momencie polskie nieruchomości są ultra, ultra drogie, prawda? Ultra drogie po prostu są, tak? Więc jeżeli ktoś chciałby wrócić do Polski, prawda? No to co ten rząd musiałby zrobić obecny? Co ten musiałby umocnić złotówkę, żeby było łatwo kupować nieruchomości w Polsce? Co musiałby zrobić? Umocnić złotówkę. A jak się umacnia złotówkę? Podwyższając oprocentowanie, prawda? Czyli oprocentowanie musiałoby być teoretycznie wyższe niż dzisiaj. Lub też ucinając zestaw różnego rodzaju rozdawnictwa, prawda? Tylko że jeżeli utną na przykład 500+, 500+ nie można uciąć w Polsce. Znaczy można na przykład bogatym, czy nie wiem, niepracującym z jakichś powodów takich, bo im się nie chce, prawda? Można. No ale generalnie 500+ nie można w danym momencie fiskalnym uciąć ze względu na to, że aha, druga sprawa, widzicie, no na przykład ludzie głosują na ucięcie 500+, mieszkając w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a sami tam pobierają zasiłki na dzieci w Niemczech i Wielkiej Brytanii, widzicie, to jest właśnie to, taki na przykład, wiecie, Polak za granicą głosuje nad tym, żeby tobie zabrali na przykład 500+, czy tam 14 emeryturę, czy to, a sami na przykład pobierają zasiłki na dzieci za granicą i to jest właśnie bardzo, bardzo obrzydliwe i amoralne, a etyczne, dlatego ja uważam, szanowni państwo, że nie ma się etycznego prawa, mieszkając za granicą, głosować na sprawy Polaków w Polsce po pewnym czasie. Nie ma, szanowni państwo, i ja tego prawa się trzymałem, bo trzeba być etycznym i moralnym przede wszystkim, prawda? No jak ktoś nie jest etyczny i moralny, a domaga się tego, żeby ktoś był etyczny i moralny, no to już widzimy, że jest pogmatwanie. Tak więc co się stanie, szanowni państwo, co się stanie w następnych miesiącach? Przede wszystkim będzie rządziła opozycja, jak się dogada. Jeżeli się dogada, to istnieje bardzo szybkie prawdopodobieństwo, że się nic nie stanie, tylko po prostu ten rząd się rozpadnie. No po prostu nowo uformowany rząd, tak zwana opozycja, czyli Volksdeutsche, komuniści i PSL z kolesiem z PPN-u, tak? No to oni się mogą po prostu rozpaść. I co się stanie? Będą rozpisane nowe wybory. Czyli właściwie w danym momencie będziemy mieli podobną sytuację, z którą mamy obecnie, tak? Czyli nawet nie zdążą przejmą władzę, trochę tam porządzą, coś tam powprowadzają, no ale finalnie ich rząd się rozpadnie na przykład za pół roku i będą nowe wybory. No i tyle. No i tyle, szanowni państwo. I będą nowe wybory i tyle. Druga jest taka opcja, że może rządzić PiS z PSL-em, albo PiS może rządzić z całą tą trzecią drogą, prawda? Lub też PiS może rządzić z PSL-em i Konfederacją. No ale taki rząd też może się bardzo szybko rozpaść. No ale ten rząd jest już bardziej podobny. Rząd PiS-u, PSL-u i Konfederacji bardziej jest do siebie podobny.
aniżeli rząd komunistów, Volksdeutsche i tak dalej, wiecie, tej całej zbieraniny, tak? Finalnie, tak? Zrozummy to, szanowni państwo, przecież no musimy też zrozumieć, co się działo za rządów Kosiniaka-Kamysza i za rządów Tuska. No, ten, kto nie rozumie, co się działo 8, 9, 10 lat tego, to jest jego totalna sprawa, prawda? Ja nie mówię, że dobrze jest za rządów PiS, prawda? Ale taka jest prawda. Ja rok temu wieściłem, że w Polsce będzie podobna sytuacja jak we Włoszech i po prostu będzie ciągle taki niestabilny, rządy będą przez następne lata niestabilne, rozpadające się. To będzie wszystko niestabilne. Może dobrze dla nas. Może dobrze dla nas. No bo może lepiej takie niestabilne rządy, niż rządy, które wprowadzają ciągle złe prawa, prawda? Jak na razie, widzicie, na bezkrólewiu polska złotówka się umacnia i tak dalej, ale załóżmy, że rząd komunistów, Volksdeutschów, prawda, i tej całej zbieraniny przejdzie i będą rządzić przez następne 4 lata. No to co zrobią? No to co zrobią? No to co zrobią? No to mają problem gigantycznej inflacji. A jak tą inflację zbić? No to inflację można zbić ucinając te wszystkie 500 plusy, 13 emerytury, 14 emerytury, ale generalnie jeżeli oni utną 13, 14 emerytury dla emerytów z minimalnymi emeryturami, no to ci emeryci nie będą mogli, nie będą mieli co jeść. Druga sprawa, można jeszcze inaczej zrobić. Mogą podwyższyć wiek emerytalny dla kobiet na przykład, prawda? Bo dla mężczyzn to już się nie da, tak? No to dla kobiet mogą podwyższyć wiek emerytalny, więc będziemy mieli do tego dużo pracowników, podwyższą wiek emerytalny z 60 na 65, tak? W dosyć wolnym na przykład czasie, prawda? Na przykład co 3 lata, co rok na przykład, prawda? Albo coś takiego w tym stylu, prawda? Czyli dzisiaj jeszcze wiek emerytalny jest 60 lat, ale za 3 lata dla kobiet będzie 61, za 6 lat będzie 62, za 9 lat będzie 63, za 12 lat będzie 64, no i za 15 lat będzie 65. Powiedzmy, prawda? Coś takiego, tak? No, zrobią i tutaj to na pewno tą inflację ominie, bo nie dość, że zdobędziemy pracowników, bo te kobiety nie będą tak szybko przychodzić na emeryturę, a teraz pracownik jest bardzo ważny i nie będzie trzeba aż tylu emerytur wypłacać, prawda? Tym kobietom, które przychodzą w wieku 60 lat. Bo przypominam, szanowni państwo, że ludzie pracujący za granicą, wiecie, jak Polacy w Niemczech, Wielkiej Brytanii i tak dalej, no to na emeryturę będą przychodzić w wieku 66, 67, a nawet w wieku 68 lat. Więc wiek emerytalny w Polsce 65 i 65 dla 65 dla mężczyzn i 65 dla kobiet wcale nie jest wysoki w porównaniu do wieku emerytalnego, na przykład w Wielkiej Brytanii, czy też innych krajów Unii Europejskiej. Wielka Brytania nie jest krajem Unii Europejskiej, prawda? Ale innych krajów jak Polska Unii Europejskiej, tak? Więc i tak będziemy mieli taki wiek emerytalny, no nie najniższy, ale nie najwyższy, prawda? Taki średni będziemy mieli, tak? No mężczyznom to już zbrodnia na narodzie byłoby podwyższyć wiek emerytalny w Polsce, no ale dla kobiet to jeszcze jest luz. Prędzej czy później i tak będzie trzeba ten wiek emerytalny podwyższyć, bo przecież proporcja ludzi emerytów, a ludzi pracujących jest jakaś drastyczna, tak? Tak więc co mogą zrobić? Mogą, szanowni państwo, 500 plus wprowadzić, że jest ograniczenie dla ludzi pracujących, a dla ludzi bogatych w ogóle nie jest wypłacane, tak? Czyli na przykład przestaliby wypłacać 500 plus dla 30, znaczy ludzi bogatych, dobrze sytuowanych, moim zdaniem dobrze sytuowanych ludzi w Polsce może jest 30%, prawda? To 30% ludzi nie dostanie tego 500+, a reszta co najmniej jedno, na przykład rodzic będzie musiał pracować, prawda? Czyli pójdą do pracy, czyli będziemy mieli pracowników, tak? Tak? Druga sprawa, co będą musieli? Będą musieli utrzymywać bardzo wysokie oprocentowanie bazowe. Tak? A, mogą jeszcze usunąć, szanowni państwo, bezpieczny kredyt, ale oni nie usuną, więc będą pompować przecież dalej nieruchomości, tak? Więc nie usuną tego bezpiecznego kredytu, tylko wprowadzą jeszcze tańszy, jeszcze gorszy, jeszcze bardziej niszczący złotówkę, więc oni tej złotówki właściwie nie umocnią, tak? Żeby umocnić złotówkę, trzeba usunąć niebezpieczny kredyt, tak?
trzeba utrzymać wysokie oprocentowanie, więc ceny nieruchomości powinny spadać w depopulacyjnej Polsce, prawda? Jeżeli nie będą, jeżeli tego nie zrobią, to ceny nie będą spadać, będą pompowane, ale co z tego, że będą pompowane, jeżeli złotówka będzie się wtedy osłabiała, prawda? Ja ciągle to tłumaczę, szanowni państwo, że jest taka sytuacja, proszę zobaczyć, tu jest taka sytuacja, jeżeli ktoś mówi, że ceny nieruchomości w Polsce rosną, no to proszę zobaczyć, proszę zrozumieć jedną podstawową rzecz. Ja tutaj pokażę, prawda, ktoś na przykład, tak, ceny nieruchomości co 10 lat nawet podwajają swoją cenę w odpowiednich warunkach, ale w nieodpowiednich warunkach, szanowni państwo, ceny nieruchomości w ogóle nie rosną, prawda, tylko spadają i nie podwajają swojej ceny. Finalnie nieruchomości z biegiem czasu są zawsze droższe jakoś tam, prawda? Ale zakładając, że są naprawialne i tak dalej i podtrzymywane przy życiu, tak? Jest wiele generalnie aspektów, o których po prostu tutaj za długo bym musiał mówić. Proszę zobaczyć. W 2012 roku mogłeś mieć mieszkanie warte w Polsce 260 tysięcy złotych, tak? No i co z tego? Że podrożało do roku 2014 do 300 tysięcy złotych. Jeżeli widzicie, w roku 2011-2012 te 260 tysięcy złotych było, to było 100 tysięcy dolarów i w roku 2014 to dalej było 100 tysięcy dolarów, prawda? Bo dolar był po prostu droższy w 2014 roku. Możesz sobie pomyśleć, a moja nieruchomość do roku 2018 podrożała już do 340 tysięcy złotych, czyli tutaj widzimy z 2012 roku do 2014 roku nieruchomość podrożała z 270 tysięcy złotych do 310 tysięcy złotych i następnie do 2014 roku do 340 tysięcy złotych, tak? Czyli była 260 tysięcy złotych i jest 340 tysięcy złotych, ale to jest dalej tylko 100 tysięcy dolarów, bo w roku 2000, szanowni państwo, 18 dolar był już po 3,40, a nie tak jak w 2012 po 2,70 czy tam 2,60, prawda? Możesz sobie myśleć, no tak, moja nieruchomość podrożała do roku 2021 do 410 tysięcy, czyli od 2012 roku z 260 tysięcy moja nieruchomość podrożała do 410 tysięcy, czyli no prawie dwukrotnie. I sobie człowiek myśli, no tak, no prawie moja nieruchomość podrożała 100%, tak, była warta w 2012 roku 260 tysięcy złotych, no a teraz jest warta 410 tysięcy złotych. Tylko zapominamy dodać, szanowni państwo, zapominamy dodać, że w 2020 roku dolar był po 4 złotych, tak, czyli to jest dalej tylko 100 tysięcy dolarów. Ktoś może kwiczyć z zachwytu, że jego nieruchomość, szanowni państwo, we wrześniu tamtego roku kosztowała już 500 000, a nie 260 tysięcy jak w 2012 roku, tylko że, szanowni państwo, 500 000 w 2022 roku we wrześniu to dalej było tylko 100 tysięcy dolarów. Tak? Czyli nieruchomość wcale nie podróżała licząc w dolarach. Tak? Rozumiemy to? Tak więc dzisiaj ten dolar spadł, prawda, ale widzicie, jeżeli będzie obecny rząd, będzie robił to, co robi, no to dolar będzie dalej się załamywał, prawda, co z tego, że twoja nieruchomość będzie drożeć, jeżeli złotówka będzie tanieć do dolara, co z tego, że twoja nieruchomość kosztowała w 2012 roku 260 tysięcy złotych i w 2027 roku będzie kosztowała na przykład 600 tysięcy złotych, prawda, jeżeli dolar będzie po 6 złotych, a wtedy był po 2,70. Z drugiej strony, no, wygrała dzisiejsza opozycja. Jeżeli oni przejmą pałeczkę, no to co zrobią? No, umocnią dolara amerykańskiego. Przepraszam, złotówkę, tak? No przecież, jeżeli chcą mieć mniejszą inflację, jeżeli chcą, szanowni państwo, mieć mniejsze oprocentowanie, no to będą musieli przecież umocnić złotówkę i obniżyć inflację. No to jeżeli umocnią złotówkę na przykład do 3,20, to ludzie z zagranicy na przykład, którzy, szanowni państwo, mogli sobie kupić nieruchomość, prawda, za 200 tysięcy, powiedzmy mieszkanie kosztuje 800 tysięcy złotych, prawda, ty miałeś na przykład, licząc w dolarach,
miałeś w dolarach, nie inaczej, nieruchomość kosztuje 1 000 000 złotych, to mogłeś kupić we wrześniu tamtego roku taką nieruchomość w Polsce za 200 tysięcy dolarów, tak? Jednak jeżeli będziesz mieć dalej tylko 200 tysięcy dolarów, a ta nieruchomość dalej będzie warta 1 000 000 złotych, ale złotówka umocni się do dolara, do 3 zł, prawda? Tak jak w roku 2014. No to żeby kupić taką nieruchomość, będziesz musieć mieć już nie 200 tysięcy dolarów, a 333 tysiące dolarów. Prawda? Więc widzicie, że to nie jest wszystko takie proste. Jak pociągniesz z jednej strony, no to kołderka zrobi się za krótka, prawda? I to jest wszystko na dwoje, babka wróżyła, tak? Tylko żeby mieć mocną złotówkę, będzie trzeba urąbać to wszystko, o czym mówiłem, i będzie trzeba mieć dalej wysokie oprocentowanie złotówki, prawda? Wysokie oprocentowanie złotówki. Chyba że obecny rząd uczyni tutaj nam jakiś cud gospodarczy, prawda? Przestaną rozdawać pieniądze ukraińskim oligarchom, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I coś się tutaj niesamowitego stanie. Tylko trzeba zadać sobie pytanie, okej, przyszedł obecny rząd, on nie będzie na przykład podwyższał tak mocno płacy minimalnej, no ale jeżeli nie umocną złotówki, no to w danym momencie płaca minimalna w Polsce to jest dalej 3 razy mniej niż w Wielkiej Brytanii. Niż w Wielkiej Brytanii. Tylko że, szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii ceny nieruchomości nominalnie już są w tej samej cenie co w Polsce. Prawda? A obecny przecież Tusk zapowiadał kredyty na 0%. Wszystko to są ludzie proinflacyjni. Przecież Tusk to człowiek proinflacyjny. To jest człowiek, który zapowiadał jakieś tam babciowe, szanowni państwo. Jakieś tam babciowe. Dlatego jestem tak krytyczny wobec tych ludzi, prawda, bo propozycje Tuska, PO, czy w ogóle tych wszystkich komunistów skrajnych i tak dalej, one się niczym nie różnią od propozycji Morawieckiego i Kaczystów, prawda. To oni się gospodarczo w ogóle właściwie nie różnią w tych propozycjach, o których tam opowiadali, prawda. Tak więc naprawdę to nie jest tak, że będzie jakiś nie wiadomo raj, chyba że ułożenie się z Unią Europejską sprawi, że będziemy zaraz mieli mniej problemów i tak dalej, i tak dalej. No ale szanowni państwo, no Tusk rządził w 2007, 2006, 2008, 2009, no i wtedy z Polski wyjeżdżali masowo Polacy, no. No masowo wyjeżdżali Polacy wtedy, szanowni państwo, 2004, 2005 i za Kaczyńskiego masowo wyjeżdżali, 2004, 2005, 2006 i tak dalej. I potem za Tuska, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Trochę zaczęli wracać, bo Brexit przyszedł, prawda, i zaczęli Polacy przestać wyjeżdżać właśnie za rządu PiS-u w znacznym stopniu, prawda. Taka jest prawda, bo jeżeli się zabierze ludziom 500+, no to jutro 1 000 000 rodzin wyjedzie z Polski, bo jeszcze ich trzyma w Polsce to, że mają ten dodatkowy 1 000 złotych na te swoje dzieci i to im tutaj sprawia, że jeszcze mogą tu jakoś żyć. Taka jest prawda. Taka jest prawda, szanowni państwo, tak? No ale dobra. Jeżeli ktoś się chce uprzeć, no to zobaczmy w takim razie, jaka jest sytuacja. Proszę zobaczyć. W danym momencie... Gdzie to jest? W danym momencie mamy taką sytuację, w której widzicie, żeby zamieszkać na przykład w takiej Gdyni, żeby zamieszkać w takiej Gdyni, proszę zobaczyć, w domku tutaj, w domu w Gdyni, widzicie, takie domy, wiecie, z tamtej jeszcze epoki, no trzeba wydać, proszę zobaczyć, 800 tysięcy złotych. I to są takie, widzicie co to jest w Gdyni, tak? 800, widzicie, jeżeli chcemy zamieszkać w czymś lepszym, no to trzeba wydać 900 tysięcy, tak? W czymś lepszym. W czymś lepszym, tak? W Gdyni, tak? W Gdyni. Czyli to nie jest jakaś Warszawa, wiecie, to nie jest jakiś tam Sopot, prawda? To nie jest, wiecie, Kraków, prawda? Gdynia, tak? To nie jest, wiecie, Gdańsk, tak? To jest Gdynia. Żeby zamieszkać w domu w Gdyni, wcale nie dużym, tylko na jakieś 4 pokoje, czy coś takiego, prawda? No to trzeba, szanowni państwo, wydać 900 tysięcy złotych. Czyli w takim domku 100-metrowym, prawda? W domku 900 tysięcy, 900, 800, milion, prawda? Milion, tak? Czyli we wrześniu, szanowni państwo, tamtego roku,
We wrześniu tamtego roku, szanowni państwo, no to byśmy wydali na to na przykład 200 tysięcy funtów. Jeżeli funt był tam, nie wiem, po tutaj mamy, widzicie, po 900 tysięcy, w tamtym roku funt był we wrześniu chyba po 5,5, no to było trzeba wydać na coś takiego 164 tysiące funtów, prawda? Ale jeżeli Tusk umocni, szanowni państwo, swoją naszą walutę niczym Czesi, bo też tak może być, prawda? No to jeżeli Tusk umocni swoją naszą walutę niczym Czesi, no to szanowni państwo, jutro funt będzie po 3,80, tak? Po 3,90. No to za taką nieruchomość już nie damy 160 tysięcy funtów, a będziemy musieli dać 231 tysięcy funtów. 231 tysięcy funtów. Szanowni państwo, jeżeli Tusk umocni, tak jak Czesi, złotówkę do euro, no to euro może być na przykład po 3,60, no to taka nieruchomość w Gdyni będzie kosztowała 250 tysięcy euro, prawda? 250 tysięcy euro. Tylko trzeba pamiętać, że w danym momencie przecież ukochana Unia Europejska Donalda Tuska i tych wszystkich tam komunistów i Volksdeutsche, prawda? No, mamy tak, że mamy drogi gaz, mamy drogie wszystko, nie możemy węgla i utrzymanie dzisiaj, szanowni państwo, domu w Polsce, rachunki za ogrzewanie, jeżeli nie ogrzewasz drewnem i nie chodzisz po 2-3 godziny dziennie ogrzewać tej nieruchomości, prawda? Kosztuje 2-3 tysiące złotych razem z oświetleniem, prawda? Więc są to, szanowni państwo, ceny drastyczne. I ja nie wiem, do czego ktoś chce wtedy wracać, jeżeli będą takie ceny nieruchomości przy takich płacach, szanowni państwo, przy takim oprocentowaniu, przy takiej inflacji i przy takim oprocentowaniu i przy takiej walucie, prawda? Co się będzie musiało, szanowni państwo, stać, co ten Tusk będzie musiał tu niby dobrego zrobić, aby było inaczej, aniżeli jest dzisiaj, prawda? Obecny rząd, który przejmie władzę, stoi przed drastycznym zadaniem, ale tego rodzaju zadania też są w innych krajach. To nie jest tak, że my jesteśmy taką samotną, jest u nas, nasza waluta jest bardzo tania, ale na przykład widzicie, problemu waluty nie ma na przykład na Litwie, Łotwie i Estonii, nie ma w Słowacji, bo oni mają euro. Zaś Czesi mają swoją walutę, ale oni swoją walutę umocnili. Ale umocnili tą walutę wysokim oprocentowaniem. I nie wiem, może brakiem rozdawnictwa takiego, prawda? No nie wiem, nie followuję aż tak tej gospodarki, czy aż tak drukują i tak dalej, i tak dalej. Okej, dobrze, ale to ja jestem generalnie za silną złotówką, prawda? Ale jeżeli on nie jest za silną złotówką, no to osłabią tą złotówkę jeszcze mocniej, prawda? No i wtedy wejdą do euro. A jak wejdą do euro, szanowni państwo, jak wejdą do euro, to ludzie, którzy po słabym kursie, po zawalonym kursie, jeżeli Tusk zawali euro do 6 zł za euro i wejdą, szanowni państwo, wtedy do strefy euro, to ludzie, którzy dzisiaj zarabiają 6 tysięcy złotych, będą zarabiali tylko 1000 euro miesięcznie. Jednak jeżeli wejdziemy po kursie 3 zł, no to będziemy zarabiali 2000 euro miesięcznie, tak? Czyli musimy być naprawdę świadomi tych wszystkich zadań, które w danym momencie mamy. I to nie jest proste, tak? I to nie jest proste. Ja generalnie uważam, że zapewne ten rząd się po prostu rozpadnie. No. Tuska, komunistów i tych wszystkich tam, tego zbiorowiska, prawda? Ja uważam, że oni się po prostu rozpadną. Bo oni są tak skrajnie różni i oni takie kocopoły gadają, i oni się właściwie nie różnią w znacznej części od rządu PiS. Może nawet są jeszcze gorsi, może troszeczkę lepsi. No ale generalnie oni się zbytnio nie różnią. I teraz jest pytanie, no, wracać do Polski. No tak, wracać do Polski, szanowni państwo, gdzie płaca minimalna, co, nie podwyższą płacy minimalnej od stycznia? O ile podwyższą płacę minimalną, prawda? Jeżeli podwyższą na modłę PiSu od stycznia, no to 1/3 Polaków będzie zarabiała płacę minimalną od stycznia. Prawda?
A jeżeli nie podwyższą płacy minimalnej, no to będą drastyczne, no, rzeczy, o której mówię, czyli skrajna bieda, bo ja uważam, że do Polski wróciła skrajna bieda. Aż takiej jeszcze nie widać, ale szanowni państwo, gdyby doszło do tego, że usuną 500+, no to skrajna bieda już u nas będzie i milion rodzin wyjedzie z Polski. No to będziemy mieli wtedy tanie nieruchomości, prawda? Ale milion Ukraińców też wyjedzie z Polski, prawda? No bo w znacznej części Ukraińcy są w Polsce tylko dlatego, bo dostają 500+. Gdyby Ukraińcy nie dostali 500+, to by ich w Polsce po prostu w znacznej części nie było. Bo to są matki z dziećmi i dostają te pieniądze, to by ich po prostu nie było tutaj, po prostu by wyjechali. Więc jeżeli usunie się 500+, to wyjedzie milion polskich rodzin i wyjedzie, szanowni państwo, nie wiem, czy tam 500 000 Ukraińców stąd wyjedzie na pewno, prawda? I teraz jest pytanie. Kto chce do tak niestabilnego kraju wrócić? Niestabilnego kraju, w którym, szanowni państwo, jutro mogą was powołać do armii, bo przecież wszyscy ci, którzy wygrali w tych wyborach, prawda, ta cała opozycja też głosowała za tym, żeby nie, szanowni państwo, politycy, nie urzędnicy, szanowni państwo, nie ludzie, którzy pracują z waszych podatków, czyli jest ich kilka milionów, prawda, nie jest 100 tysięcy PiS-owców, 100 tysięcy PO-owców, 100 tysięcy tam komunistów, 100 tysięcy PSL-owców poszło do armii. Armii bronić swojej ojczyzny. Nie, wy będziecie bronić ich ojczyzny dla nich, szanowni państwo, ich latyfundiów, ich pieniędzy, ich, szanowni państwo, włości, nieruchomości i tego wszystkiego. Nie wy, nie oni, tylko wy. Przecież oni za tym głosowali, prawda? Przecież oni za tym głosowali, że Polka nie będzie mogła uciec z Polski, a Ukrainka będzie mogła uciec z Polski, jak coś się będzie działo. No, no przecież za tym wszyscy głosowali, wrzątku stali na baczność, można powiedzieć, prawda? Taka jest rzeczywistość, więc ja nie wiem, do czego tutaj ktokolwiek chce wracać. Nie wiem, nie wiem. Gdy na przykład jest taka sytuacja, że jest zima i naprawdę, szanowni państwo, jest tragedia w Polsce, koniec, kropka, prawda? Koniec, kropka. Nieruchomości są tak szokująco drogie i będą napompowywane, ale do dolara na przykład nie będą tracić, nie będą zyskiwać, prawda? Ale w złotówkach będą zyskiwać, ale będą nie zyskiwać do dolara, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest kilka takich scenariuszów, w których tak jest źle i tak jest niedobrze. No, jeżeli się, szanowni państwo, rozdaje pieniądze oligarchom ukraińskim, jeżeli się rozdaje, szanowni państwo, dziesiątki miliardów złotych zagranicznym korporacjom w 2020 roku, i oni sobie to wszystko wypompowywują, szanowni państwo, no to się nie dziwmy, jeżeli się ma zamiar rozdać na przecenione w depopulacyjnym kraju dziesiątki miliardów złotych zagranicznym bankom i deweloperom. A Tusk to tam w ogóle chyba na zero by im rozdawał, ja nie wiem, prawda? Bo tam w ogóle jeszcze by im więcej wepchał tych pieniędzy. No to nie ma do czego wracać, taka jest prawda. Więc ci wszyscy ludzie, ci wszyscy ludzie, którzy tam głosowali, niech będą świadomi tego, co zrobili ludziom, którzy żyją w Polsce, szanowni państwo. Dlatego ja uważam, że nie ma moralnego prawa nikt powyżej tam trzeciego, czwartego czy piątego roku za granicą głosować na tematy ludzi, którzy żyją w Polsce. To, że jesteś Polakiem, nie znaczy, że możesz zrzucać na kogoś winę swoich działań w głosowaniu, bo mi się zdaje, że my jako społeczeństwo nie rozumiemy, czym jest głosowanie, nie rozumiemy, czym jest polityka i jakie są tego potem konsekwencje, prawda? Konsekwencje swojego głosowania powinni spijać, szanowni państwo, ludzie, a ludzie za granicą nie spijają konsekwencji swoich działań przy głosowaniu, prawda? Taka jest prawda. I ja mam prawo mówić, szanowni państwo, za emigrantów żyjących za granicą, bo ja takowym sam, szanowni państwo, jestem. I mam prawo mówić i wiem, co myślą ludzie na emigracji i jakie mają łączenie z Polską, a mają żadne, szanowni państwo, żadne. A jak ktoś sobie myśli, że ma, to jest jego prywatna sprawa. Prawda? Druga sprawa. Zobaczmy w takim razie, co można kupić. Dzisiaj popatrzmy. To jest Teneryfa. Szanowni Państwo, to jest Teneryfa. Przepiękne, ciepłe, nie ma zimy, nie ma rachunków za gaz, nie trzeba chodzić drewnem palić, prawda? W sklepach tam już jest taniej niż w Polsce. Żywność kupisz tam taniej niż w Polsce, ale płaca minimalna na rękę to dwa razy więcej.
To dwa razy więcej, szanowni państwo. Nie ma zimy, szanowni państwo, nie ma zimy. Tam jest dzisiaj, wiecie, w nocy 20 stopni, prawda? I zobaczmy w takim razie, po ile tam są nieruchomości. Sprawdźmy, po ile tam są nieruchomości. Tutaj kliknąłem kilka i proszę zobaczyć. 85 za 100-metrowe mieszkania, szanowni państwo. 100-metrowe mieszkania, których nie trzeba ogrzewać. 80 tysięcy euro. 90 tysięcy euro, 120-metrowe. Prawda? Proszę zobaczyć. Cała masa nieruchomości, która no, po prostu wprowadzasz się i masz. A ile to jest 85 tysięcy euro przy umacniającej się złotówce, szanowni państwo? 100 tysięcy euro przy umacniającej się złotówce, na przykład euro po 3,70, no to jest 370 tysięcy złotych. A 80 tysięcy euro przy 3,70, szanowni państwo, to jest, wiecie, 295 tysięcy złotych i na Teneryfie sobie mieszkasz bez gazu, bez takich właśnie okropnych rzeczy, jak węgiel, który jest bardzo drogi, bez tego całego smogu, dymu, prawda? Żyjesz sobie tam i sobie możesz przeczekać wtedy, prawda, co się stanie w Polsce. Bo moim zdaniem Polska będzie rozrywana, szanowni państwo, przez polityczne klany i ja w Polsce nie widzę zbytniej przyszłości. Proszę zobaczyć, nawet domek wolno stojący, tak? Ja generalnie w Polsce nie widzę zbytniej przyszłości ze względu na to, że nie ma przecież w Polsce w ogóle żadnego jakiegokolwiek nastawienia, proszę zobaczyć, jakiegokolwiek nastawienia. 85 tysięcy, proszę bardzo, Palemki, widok na morze, prawda, tarasik, na dworzu mamy grilla, prawda, za 300 tysięcy złotych, 97 metrów kwadratowych, prawda, no proszę sobie to wyobrazić, tak, no proszę sobie to wyobrazić, proszę to sobie naprawdę zrozumieć, prawda, więc dla mnie, szanowni państwo, do Polski wrócić w danym momencie, kupując te drogie 4 razy, 5 razy, 10 razy za drogie nieruchomości na te ultra drogie kredyty z zawalającą się złotówką, a jak Tusk wejdzie do strefy euro, to już w ogóle Polska zostanie zajechana, no bo wejdzie po złym kursie, chyba że wyjdzie po dobrym kursie, prawda, no to będzie inna sytuacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę to, co się dzieje w danym momencie, jest bardzo wszystko niebezpieczne ze względu na to, że w Polsce nie ma drogi ekonomicznej, nie ma drogi gospodarczej, jest łubu-dubu, rozrywanie Polski i szanowni państwo, Polska to jest skorumpowany totalnie kraj. Każdy, kto głosuje na PO, czy na PiS, czy na te stare partie okrągłostołowe, musi zrozumieć, że głosuje na korupcję, na amoralność, a etyczność i na korupcję. Więc wiecie, człowiek, który za granicą idzie i głosuje na PiS, czy na PO, no to skazuje ludzi mieszkających w Polsce na korupcję, prawda? Oczywiście ludzie głosują w Polsce na partie korupcyjne też się skazują na korupcję, no ale oni w tym będą mieszkać finalnie, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Tak więc, szanowni państwo, ja tutaj nic dobrego nie widzę. Ja powiedziałem, co będzie dobre. W Polsce może być dobrze, jeżeli w Polsce się, szanowni państwo, wprowadzi przede wszystkim kwotę wolną od podatku i od ZUS-u, tak jak w Wielkiej Brytanii. Dosłownie, dosłownie. Tam kwota wolna od podatku i ZUS-u dla mam, musi i tatusia to jest 150 tysięcy złotych w skali roku. Wszystko, co opodatkowane, podatkuje się, szanowni państwo, na koniec roku, a nie co miesiąc. I ZUS-uje, tak? Czyli coś takiego trzeba wprowadzić, a nieruchomości trzeba zostawić wolnemu rynkowi, przestać pompować te ceny nieruchomości. One się dostosują cenowo, bo jest depopulacja, szanowni państwo, w Polsce i zniknie wtedy, jeżeli wprowadzimy taką kwotę wolną od ZUS-u i podatku, szanowni państwo, a nieruchomości zostawimy rynkowi, przestaniemy usunąć wszystkie te zapomogi na nieruchomości, prawda? Wszystkie, to zaraz ceny spadną, szanowni państwo. I się potem same dostosują do normalnych cen i potem będą też rosły, gdy się wprowadzi w Polsce taką kwotę wolną od podatku i od ZUS-u, jak w Wielkiej Brytanii, szanowni państwo. Będziemy mieli z głowy depopulację, nie będziemy musieli przyciągnąć tutaj imigrantów, szanowni państwo. Nie będziemy mieli problemu z depopulacją Polski, nie będziemy mieli problemu, szanowni państwo, z rynkiem nieruchomości w Polsce i koniec. Ja widzę tylko jedną, takie dwie naprawdę proste rzeczy. Dwie naprawdę proste rzeczy, bo co? Bo człowiek musi zarabiać i człowiek musi mieć
gdzie mieszkać. W danym momencie Polak nie zarabia, bo ma wysokie podatki, ZUS-y i wszystko naokoło, żeby opłacać tych wszystkich darmozjadów, prawda? I nie ma gdzie mieszkać, bo jest drogo. Więc co trzeba zrobić? W kraju depopulacyjnym zostawić nieruchomości samych sobie, tak jak w Hiszpanii się zrobiło, prawda? Gdy Polacy, szanowni państwo, 15 lat temu wyjeżdżali do Anglii, 16, to co było podstawą tego, że mogli tam żyć i mieszkać? Podstawą tego było bardzo niskie podatki od ZUS-u, prawda? I kwota wolna od ZUS-u, bardzo niska, prawda? Bardzo niskie opodatkowanie i ozusowanie, plus tanie nieruchomości. Plus tanie nieruchomości. Te nieruchomości teraz są droższe, ale wtedy to było wszystko ultra tanie 15-20 lat temu, bo Anglicy sami wyjeżdżali z kraju. Też było przecież tych nieruchomości cała masa, stały puste, zagrzybiałe, zepsute, prawda? To po prostu teraz jest inaczej w Wielkiej Brytanii. Teraz jest taki problem na mieszkanie i tak dalej, prawda? Że jest problem z mieszkalnictwem, ale 15 lat temu tego nie było. 15 lat temu tego nie było, szanowni państwo. Kancile 15-10 lat temu sprzedawały te nieruchomości za pół darmo, czy prawie za darmo, tam za 15 tysięcy funtów odsprzedawały tym, którzy se pomieszkali 3-4 lata i tak dalej, przecież tam się wprowadzali ludzie, w ogóle ci inwestorzy tam kupowali za 20 tysięcy funtów te domy, dzisiaj one są wiecie, warte 100 czy 150 tysięcy, no ale się kupowało je za 20 tysięcy, bo to puste były, one są teraz droższe, bo mieszka w Wielkiej Brytanii miliony Europejczyków, prawda? Dlatego taka jest prawda. Ale to mogło być możliwe, bo do Wielkiej Brytanii przyjechały miliony Europejczyków, którzy mieli bardzo niskie podatki i nieruchomości były tanie, prawda? Gdyby zostawić, szanowni państwo, wykorzystać depopulacyjną Polskę, żeby te ceny nieruchomości się normalnie dostosowały bardzo szybko, a dodatkowo wprowadzić taką samą kwotę wolną od podatku i ZUS-u, czym my jesteśmy gorsi od Brytyjczyków? Ja zadaję pytanie, czym my, szanowni państwo, jesteśmy gorsi od Brytyjczyków? I dlaczego my nie możemy mieć takiej samej kwoty wolnej od podatku i ZUS-u jak Brytyjczycy? Czym my jesteśmy gorsi? Dlaczego, szanowni państwo, my nie możemy pozostawić rynkowi, szanowni państwo, cen nieruchomości, a je pompujemy zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom, tak? Naprawdę są rozwiązania. Ale moim zdaniem tych rozwiązań ludzie nie widzą. Moim zdaniem, przepraszam, ale społeczeństwo jest jakie jest, a jest jakie jest. Mądrze nie zrobi, a jak nie zrobi mądrze, to zrobi głupio. Koniec. Kropka. Dla mnie Polska, szanowni państwo, nie ma w takim razie żadnej perspektywy ekonomiczno-gospodarczej, a nawet społecznościowej, narodowej, jeżeli, szanowni państwo, to jest ostatni gwizdek gwizdków, już potem nic nie będzie trzeba w Polsce, szanowni państwo, skrajnie niskie podatki dla ludzi pracujących, szanowni państwo, dla działalności gospodarczych prowadzić tak jak w Wielkiej Brytanii i zostawić te nieruchomości w spokoju, nie pompować ich i ceny się dostosują, szanowni państwo, nie będzie depopulacji, szanowni państwo, będziemy mieli Polaków w Polsce, którzy będą sobie mieszkać w tych normalnych nieruchomościach, a nie pompowanych przez nasze własne pieniądze, poprzez naszych polityków, którzy zapewne są bardzo skorumpowani, tak jak jest skorumpowane państwo polskie. Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania. Pozdrawiam.